istniejąca lista tego, gdzie już ta otwartość w edukacji jest, bo ona na pewno jest w wielu miejscach, ale zaczynając od końca, te metody, które wspierają otwartość w edukacji, to jest właśnie między innymi odwrócona lekcja, czyli taki sposób, w którym uczniowie mogą uczyć się tak, jak lubią, czy praca metodą projektu, która też oddaje tę odpowiedzialność uczniom i jest bardziej wtedy dostosowana do potrzeb uczniów. Z drugiej strony właśnie konektywizm i konstruktywizm, czyli takie ostatnio bardzo popularne te terminy w edukacji, które no właśnie stawiają na tą otwartość, na to, że wszystko jest połączone, że ta edukacja nie jest oderwana od świata, oderwana od tego, co się dzieje i też stawia na potrzeby uczniów, osób uczących się, ale też bym nie zapominała w tej perspektywie o tych, którzy są uczeni. I na sam koniec mojej takiego krótkiego, nie zapominałabym o tych, którzy uczą, to chciałam powiedzieć. I na sam koniec tej mojej krótkiej wypowiedzi o otwartości chciałam pokazać na ilu polach już udało nam się tę otwartą edukację gdzieś tam zaszczepić i o niej rozmawiać, ponieważ też wykorzystujemy i też wierzę, że to jest dobra metoda. Myślę, że Małgosia też gdzieś o tym będzie mówiła. Dobra metoda, żeby pokazywać otwartość w edukacji, że otwartość jest taką, otwarta edukacja jest trochę taką czapką, takim czymś nad tymi tematami, którymi zajmujemy się w edukacji, ponieważ my pracujemy z bardzo różnymi nauczycielami, znaczy nauczycielami bardzo różnych przedmiotów i to byli nauczyciele matematyki i wychowawcy, a w tym roku skończyliśmy projekt z nauczycielami, nauczycielkami, którzy zajmują się edukacją klimatyczną. To był dla nas taki bardzo ważny, bardzo emocjonalny projekt i też zajmujemy się wprowadzaniem otwartej edukacji w bibliotekach i to zarówno w bibliotekach szkolnych, publicznych, ale też akademickich. czyli tak naprawdę szukamy różnych pól i myślę, że też jesteśmy w takim gronie, w którym można byłoby długo rozmawiać o tym, gdzie i jak tę otwartość wprowadzać, a gdzie są jeszcze braki i gdzie jeszcze nie dotarliśmy jako grupa ekspertów, która dzisiaj się spotkała. To ja teraz się tutaj już odłączę. I oddam głos Magdzie, która opowie więcej o samym badaniu. Tak, dzień dobry. Jeszcze raz chciałam powiedzieć, że bardzo nam miło, że spotykamy się dzisiaj w takim gronie i bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie na nasze spotkanie. Zanim zacznę, to jeszcze wgram tutaj swoje slajdy, więc proszę o chwileczkę przerwy technicznej. Czy widać moje slajdy? Widać. Dobrze, świetnie. To w takim razie zaczynam. Więc ja chciałabym przez 10 minut opowiedzieć, maksymalnie 10 minut opowiedzieć kilka słów o, powiedzieć kilka słów o publikacji, nad którą miałam przyjemność pracować z wieloma osobami z całego świata latem i na jesieni 2020 roku, która miała premierę w języku angielskim pod koniec października ubiegłego roku. A dzisiaj, tak jak wspomniała o tym Ola, z okazji obchodów tygodnia otwartej edukacji jest dostępna również po polsku i ma właśnie w tym tygodniu otwartej edukacji swoją premierę. Więc powiem o czterech rzeczach. Powiem o tym, jaki był cel powstania tej publikacji. Powiem o tym, co znajduje się w raporcie, co Państwo znajdą w naszym publikacji. Jak zrealizowaliśmy badanie, czyli kilka słów o metodologii tego badania i jakie są główne wnioski. A potem z przyjemnością oddam głos już bohaterkom naszej publikacji, czyli konkretnym przykładom otwartej edukacji w Polsce.
Więc jeżeli chodzi o cele raportu, to postawiliśmy sobie właściwie takie trzy cele. Po pierwsze, idea tego, żeby przygotować taki raport, żeby zobaczyć, jak wyglądają działania otwartej edukacji, podejmowane w obszarze otwartej edukacji na świecie, narodziła się gdzieś w okolicach maja, czerwca. To był już taki czas, kiedy nauczanie zdalne było z nami już kilka miesięcy, trwało już kilka miesięcy i chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście nie pomyliliśmy się, pracując od lat w obszarze otwartej edukacji i promując otwarte zasoby edukacyjne, czy się nie pomyliliśmy i czy te kraje, czy te inicjatywy, które działały online, które zbierały otwarte zasoby edukacyjne, które opierały się na współpracy nauczycieli również online, po prostu dały sobie radę w pandemii i jak one wyglądały, czy rzeczywiście one ułatwiały zorganizowanie zdalnej edukacji, czy nie. Więc przede wszystkim tym celem było sprawdzenie to, czy i jak działania w obszarze edukacji podejmowane od lat sprawdziły się podczas pandemii. Drugim naszym celem było takie znalezienie najciekawszych przykładów działań w obszarze otwartej edukacji, które były lub być może narodziły się podczas pandemii i które mogą nas inspirować na całym świecie. I trzeci bardzo ważny dla nas cel, ten cel związany jest z naszymi działaniami rzeczniczymi też na całym świecie w obszarze otwartej edukacji, było dostarczenie argumentów, tak aby wspomagać tworzenie polityk sprzyjających inicjatywom otwartej edukacji. Takie były nasze cele i co Państwo znajdą w naszym raporcie? Więc przede wszystkim udało nam się zebrać opisy działań z obszaru otwartej edukacji, które jakby miały miejsce podczas pandemii lub zaczęły się przed pandemią, ale opisujemy działanie tych inicjatyw podczas pandemii z 5 krajów. Grecji, Włoch, Polski, Urugwaju i Brazylii. W tym naszym raporcie, oprócz opisów tych działań, znajdują się również cytaty osób, które bezpośrednio brały udział, organizowały te działania. Oprócz tego każda taka historia z obszaru otwartej edukacji jest powiązana z odpowiednimi rekomendacjami UNESCO z 2019 roku o otwartej edukacji, czyli wpisuje się w odpowiednie rekomendacje UNESCO. A żeby dobrze zrozumieć te działania, które opisaliśmy, te konkretne inicjatywy, które opisaliśmy z 5 krajów. Dodaliśmy też kontekst, to znaczy nasi badacze spróbowali na czterech, pięciu stronach opisać reakcję instytucji publicznych w danym kraju na pandemię, decyzje podjęte w obszarze edukacji, ale też takie ogólne informacje o systemach edukacji przed pandemią, tak żeby te inicjatywy móc umieścić w jakimś kontekście. A na koniec spotkaliśmy się w gronie kilkudziesięciu osób z autorów tej publikacji oraz osób, które działają w obszarze otwartej edukacji w wielu krajach na świecie i przez 2 dni pracowaliśmy nad tym, żeby wspólnie wysnuć główne wnioski płynące z tych zebranych przez nas inicjatyw i działań podejmowanych w obszarze otwartej edukacji podczas pandemii. Te opisane przez nas działania, one co ważne są podejmowane na wielu poziomach przez wiele instytucji, to znaczy tam znajdują się zarówno inicjatywy, które podjęli nauczyciele, którzy zorganizowali nauczyciele, są też opisane inicjatywy wychodzące od organizacji pozarządowych, ale też od rządów, od szkół, od samorządów i także z poziomu uniwersytetów. Jak pisaliśmy raport? Jak to zrobiliśmy? Więc ten raport powstał w takich 4 krokach. Pierwszym krokiem, to właśnie było na samym początku, w okolicach czerwca, rozesłaliśmy kwestionariusz, bardzo krótki, prosty kwestionariusz do osób związanych z otwartą edukacją na całym świecie, do osób, które są w różnych sieciach, w których my również uczestniczymy, też w sieciach wokół UNESCO i poprosiliśmy o odpowiedź na kilka bardzo prostych pytań. To było pytanie o to, jak wyglądała sytuacja podczas pandemii w edukacji w danym kraju, czy szkoły są otwarte, czy jest zdalne nauczanie.
oraz to było takie rozpoznanie tego, gdzie, w jakim kraju ciekawe inicjatywy wspomagają właśnie nauczycieli i tą edukację zdalną. Dostaliśmy odpowiedź 14 krajów świata i krok drugi to była taka analiza tych odpowiedzi z 14 krajów, a również analiza raportów UNESCO oraz raportów innych instytucji, które już zaczęły wtedy powstawać na temat edukacji zdalnej i sytuacji edukacji w różnych krajach na świecie. I wybraliśmy najciekawsze kraje, najciekawsze przykłady takich działań z obszaru otwartej edukacji. Wybraliśmy 5 krajów, działania z 5 krajów i w każdym z tych krajów zaczęliśmy współpracę, nawiązaliśmy współpracę z jednym lub dwoma badaczami, badaczkami, którzy z kolei stosując taką metodę desk research opisywali te działania, na których nam zależało, te inicjatywy, na których nam zależało, żeby je opisać, oraz też mieli za zadanie przeprowadzić wywiady z dwoma, trzema edukatorkami, edukatorami czy nauczycielami, nauczycielkami, którzy brali udział w tych inicjatywach. A ostatnim krokiem po zebraniu wszystkich informacji było wszystkich tych opisów i wywiadów z nauczycielami, edukatorami, było zorganizowanie takich długich, ciężkich, dosyć dwudniowych warsztatów z autorami i właśnie z osobami, z kilkunastoma osobami związanymi z otwartą edukacją na całym świecie, podczas których dyskutowaliśmy pierwsze opisy tych inicjatyw otwartej edukacji. Wysnuwaliśmy wnioski, dyskutowaliśmy o tym, co z tego wynika, dopytywaliśmy autorów o pewne rzeczy, które wymagały wyjaśnienia i wspólnie ustaliliśmy ostateczny kształt tego, w jaki sposób opiszemy te inicjatywy i jaki kształt będzie miał ostatecznie raport, który dzisiaj prezentujemy. I już kończąc, chciałam powiedzieć tylko w tym raporcie znajduje się o głównych wnioskach, które płyną z tego raportu, z tych naszych zebranych inicjatyw. Tych wniosków jest więcej, jest ich około 10 i można je właśnie przeczytać w naszym raporcie. Natomiast to, o czym chciałabym powiedzieć, to takie moje dwa ulubione wnioski, które wynikły z dyskusji, którą zorganizowaliśmy na podstawie właśnie zebranych opisów tych inicjatyw z różnych krajów. I to są takie wnioski, że kraje, w których istniały repozytoria otwartych zasobów edukacyjnych i istniały praktyki edukacyjne oparte właśnie na tym, o czym mówiła przed chwilą Ola, czyli na współpracy, one były lepiej przygotowane na nauczanie zdalne. A wszystkie inicjatywy, które opisywaliśmy, które istniały przed pandemią, notowały bardzo duże wzrosty użytkowników podczas pandemii, takie naprawdę kilkukrotne czasami. Naszym ulubionym przykładem jest Urugwaj, to jest kraj, w którym istnieje rządowe repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych i każdy z nauczycieli właściwie tak naprawdę przychodzi, ucząc się bycia nauczycielem, przychodzi przez szkolenia dotyczące tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. To te repozytoria, które tworzone są tam od wielu, wielu lat, przeżyły niesamowity skok wejść, były bardzo popularne podczas pandemii. I drugi wniosek, który jest dla mnie bardzo ważny, który bardzo dobrze zapowiada następną prelegentkę, która będzie za chwilkę mówiła, to jest taki wniosek dotyczący tego, że takie nam najbardziej imponujące działania, które opisujemy, dotyczą nie takich twardych repozytoriów otwartych zasobów edukacyjnych, ale dotyczą projektów opartych właśnie na współpracy, na wzajemnym wsparciu, na jakiejś takiej solidarności i otwartości wśród nauczycieli. I na tym zakończę i z wielką przyjemnością przekażę teraz głos Irminie Żarskiej, która opowie nam właśnie o takiej inicjatywie nauczycieli, współpracy nauczycieli w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że te słowa, które zostały przed chwilą wykorzystane, czyli otwartość i współpraca, najbardziej idealnie wskazują na to, czym jest projekt Zaproś mnie na swoją lekcję. Czy mogę prosić o zamknięcie prezentacji, żebym mogła włączyć swoją? Tak, sekundeczkę. Już, już, już. Stop. O, dziękuję. Przepraszam. Mam 10 minut na to, żeby pokazać Państwu, jak polscy nauczyciele
w ciągu kilku miesięcy zrobili coś niesamowitego. I będę pewnie niejednokrotnie mówić tutaj o niesamowitości i wyjątkowości tej akcji, ale nie mam na myśli wyjątkowości i niesamowitości organizatorów, czyli siebie i Magdy Krajewskiej, ale wyjątkowość i niesamowitość nauczycieli, którzy stworzyli coś absolutnie niesamowitego. Projekt powstał ze współpracy mojej i Magdy Krajewskiej. Dzieli nas dosyć spora odległość. Ja pracuję na co dzień w prywatnej szkole w Redzie, Magda w zespole szkół w Tucznie, natomiast obie jesteśmy ambasadorkami Wiosny Edukacji, obie organizujemy różne inicjatywy mające na celu zmianę edukacji, obie jesteśmy nauczycielkami języka polskiego, spotkałyśmy się w Warszawie na organizowanej przeze mnie i moje koleżanki konferencji i gdy rozpoczęła się zdalna edukacja, nam obu doskwierało to samo, czyli już zbyt wiele godzin, które spędzałyśmy przed komputerami, słabnące zainteresowanie uczniów wideokonferencjami i w pewien majowy weekend w zeszłym roku doszłyśmy do wniosku, że warto zmienić to w pewien sposób i tak jak pokazuje tutaj ta grafika, miał być to lek na całe zło, które nas w tamtym momencie zupełnie niespodziewanie spotkało. Nie jest to projekt, mimo swoich rozmiarów, taki, który jest poparty współpracą z wielkimi instytucjami, czy nie jest poparty wielkimi funduszami. Po prostu pewnego dnia, 1 maja, napisałam do Magdy, czy nie chciałybyśmy tych swoich działań, zapraszania nauczycieli na swoje lekcje rozszerzyć i założyć grupy. Natomiast nie spodziewałyśmy się, jak duży sukces osiągnie ta akcja, ponieważ już po 3-4 dniach było w niej prawie 1000 nauczycieli z całej Polski. A w ciągu 2 miesięcy, w ciągu maja i czerwca, ponad 1200 lekcji zostało przeprowadzonych w całej Polsce na przeróżne tematy w ramach naszej akcji. Obecnie tych miesięcy jest z nami, za nami troszeczkę więcej i impet programu troszeczkę się zmniejszył, już nie zachwystujemy się aż tak bardzo nim, ale już mamy ponownie prawie 1200 lekcji w tym roku szkolnym. Jak to działa? W naszej grupie facebookowej, która nosi nazwę Zaproś mnie na swoją lekcję, dodajemy post o lekcji, którą chcielibyśmy przeprowadzić. Następnie musimy pamiętać o tym, że nikt nie zarabia na tych lekcjach, tak? Jest taki wolontariat nauczycielski, chęć nauczycielska dzielenia się tym, co potrafimy najlepiej. Piszemy o lekcjach, które zostały przeprowadzone, dzielimy się tym, dziękujemy sobie nawzajem, opowiadamy o tym, dlaczego ta lekcja była wartościowa i szanujemy swój czas, czyli zawsze przybywamy na lekcje, które zostały umówione. Więcej zasad nie ma, nie ma za tym ogromnej, szerokiej dokumentacji, która jest związana z innymi działaniami nauczycielskimi bardzo często. Myślę, że pytanie po co jest takim najistotniejszym, które należy sobie zadawać, gdy jest się nauczycielem, więc po co przygotowałyśmy ten projekt? Przede wszystkim myślałyśmy o naszych uczniach. Chciałyśmy, żeby było inaczej. Jest to takie słowo klucz, które przyświeca wszelkim działaniom chyba, które realizujemy w naszym środowisku nauczycieli, którzy chcą zmieniać edukację i tak też było w przypadku tego projektu. My chciałyśmy, żeby było troszeczkę inaczej, żeby ci nasi uczniowie zostali pobudzeni do kolejnych działań, do myślenia, do uczenia się. Dzięki naszej akcji nasi uczniowie spotkali się ze specjalistami, z strażakami, z aktorami, z dziennikarzami, z architektami. Oczywiście jest to taki typowy aspekt zapraszania gości do szkoły za okresu edukacji stacjonarnej, prawda? Bardzo często zapraszamy specjalistów, ale co więcej, była to okazja do wirtualnych wycieczek, co było szczególnie istotne, gdy wszyscy byliśmy i nadal jesteśmy zamknięci w domach i możemy w czasie lekcji gdzieś chociaż na chwileczkę myślami odejść od miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Ale dało to wiele również nauczycielom, czego się nie do końca spodziewałyśmy na samym początku. Przede wszystkim jest to niesamowity wymiar współpracy nauczycielskiej, niesamowite nowe znajomości, które skutkują tym, że podejmujemy kolejne nowe wspólne działania.
Z drugiej strony był to też krok do dobrostanu. Niezależnie od tego, co mówi się o nauczycielach, byli oni bardzo obciążeni w okresie edukacji zdalnej i to był taki moment, kiedy oni mogli odetchnąć, wysłuchać kogoś innego, tego, jak on prowadzi lekcje i też odpocząć, chociaż byli nauczyciele, którzy przeprowadzili 50-60 lekcji w ciągu dwóch miesięcy w innych szkołach w całej Polsce. To też stało się okazją dlatego, żeby nauczyciele mieli możliwość pokazania siebie i swoich zainteresowań szerzej. Mamy ogromną grupę nauczycieli, która spotyka się na konferencjach edukacyjnych, która organizuje różnego rodzaju spotkania, natomiast to grono niesamowicie dzięki naszej akcji się rozszerzyło. Bardzo dużo osób do nas dołączyło i zechciało pokazać, co robią. Poza tym, że są nauczycielami, bo nasze lekcje nie dotyczą tylko klasycznie podstawy programowej czy tematów, które są zawarte w podręczniku. I myślę, że to taki najważniejszy punkt z tego punktu widzenia nauczycielskiego. My mieliśmy możliwość uczenia się od siebie. Niezbyt chętnie organizujemy lekcje otwarte, niezbyt chętnie zapraszamy, przynajmniej do tej pory tak było, zapraszaliśmy innych nauczycieli na swoje lekcje, by pokazać im, jak my je organizujemy. W naszą akcję zaangażowało się bardzo wielu znanych nauczycieli, nagradzanych nauczycieli i mieliśmy okazję dzięki temu obserwować, jak nawiązują kontakt z uczniami, jak pracują. I dzięki temu mogliśmy wzbogacać również swój warsztat pracy. Bardzo dużo nam, nauczycielom, to dało. Jakie lekcje są przeprowadzane w ramach projektu? Jakie tematy? Oczywiście tych propozycji jest kilkaset i nie mogę Państwu wszystkich tutaj dzisiaj pokazać, natomiast postaram się pokazać pewien przekrój tego, co nasi uczniowie mogli zyskać dzięki udziałowi w projekcie. Tradycyjnie był to też przekrój, taki pokazanie różnych zawodów, taka mapa karier, pokazanie, w którym kierunku możemy podążać, kim możemy zostać w przyszłości, dlaczego warto, co możemy zrobić, żeby na przykład być architektem, strażakiem czy dziennikarzem, czy też tłumaczem ustnym. Ale mamy bardzo dużo również takich tematów bardzo aktualnych, jak na przykład feminatywy w języku polskim, czy fake newsy, czy to, ile wie o nas nasz smartfon i jak ważne jest bezpieczeństwo cyfrowe, czy jak działają wirusy oraz szczepionki. Pojawiły się różne metody zapamiętywania informacji, mapy myśli czy myślenie wizualne, ale również takie lekcje bardziej przekrojowe, ukazujące chemię czy historię, jak historia wodoru czy polskie insygnia królewskie. Odwiedziliśmy różne miejsca, poznaliśmy historię i kulturę różnych miejsc, na przykład Chin czy Szkocji, różnych miejsc w Polsce, było bardzo dużo lekcji o polskich gwarach, czy nawet można było poprosić o lekcję na temat Sri Lanki. Odbywały się również te wirtualne wycieczki, o których wspominałam, na przykład Teatr Gdynia Główna pojawiał się na lekcjach ze spektaklem Teatru Forum, czyli takim spektaklem, w którym to uczniowie mogą podjąć decyzję o tym, co dalej się będzie działo z bohaterami, a spektakl dotyczył przebywania w domu w czasie koronawirusa, podejścia do maseczek i do uczestniczenia w lekcjach online, czyli był bardzo, bardzo aktualny. Odbywają się również wirtualne spacery po dawnym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Byliśmy w Londynie, startując z bramy naszej szkoły i mapami Google wędrowaliśmy po ulicach tego miasta, czy mogliśmy też zobaczyć, jak żyje się w Afryce z punktu widzenia osoby, która spędziła tam ileś lat swojego życia. Ale pojawiały się również tematy dotyczące stanu psychicznego naszych uczniów, czyli na przykład rozmawialiśmy o zaburzeniach nastroju, o tym, skąd się wziął rasizm, co też było dosyć gorącym tematem w maju i czerwcu zeszłego roku. Rozmawialiśmy o dysleksji, o tym, jacy sławni dyslektycy się pojawili w historii ogólnoświatowej, czy jak odkryć swoje moce, jak sprawić, żeby poczuć, że jesteśmy ważni i że potrafimy robić niesamowite rzeczy. Pojawiły się również różne kompetencje cyfrowe, czyli Canva czy Wakelet, ale uczniowie również szyli mapety, czy uczyli się o geografii ze świnkami morskimi. Kończy mi się czas, więc nie powiem o tym więcej. Zaproszę Państwa do naszej grupy, czyli zaproś mnie na swoją lekcję i zachęcę Państwa, żebyście prześledzili, jak wyjątkowi są polscy nauczyciele, ile nawzajem potrafią sobie dać i jak wspieramy się w tym trudnym dla nas okresie. Dziękuję bardzo i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i ujęcie naszej akcji. Przypomnę, oddolnej
tylko nauczycielskiej w tym raporcie. Dziękuję bardzo. No, ja też bardzo dziękuję za tę inspirującą i imponującą prezentację w cały świat w 10 minut. więc dzięki wielkie i oddaję głos Małgosi Kazubskiej. Witam się ponownie. Teraz ja tylko proszę o chwilkę cierpliwości i o potwierdzenie, czy z kolei mój ekran już Państwo widzicie. Tak, tak, widać. Widzimy? Widzimy. Super. Dzień dobry ponownie, Małgorzata Kazubska. Ja dzisiaj jak najbardziej mam powiedzieć kilka słów o pistacji, natomiast pistacja to jest jeden tylko z naszych projektów. Ja reprezentuję organizację Catalyst Education. Catalyst Education jest fundacją, która na co dzień tworzy otwarte zasoby edukacyjne po to, żeby wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich uczniów w Polsce. Zaczęliśmy właśnie od pistacji, czyli od projektu z darmowymi wideolekcjami, natomiast oprócz pistacji realizujemy również projekt Mapa Karier, to są również otwarte zasoby edukacyjne, darmowe narzędzie, które wspiera doradztwo zawodowe w szkole i nie tylko, oraz wprowadziliśmy, tak jak Ola wspomniała na początku, na polski rynek markę OpenStax, czyli markę darmowych, otwartych podręczników akademickich. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za zaprezentowanie krótkie pistacji w raporcie, bowiem rzeczywiście pistacja jest przykładem inicjatywy, która istniała już wcześniej. Natomiast pandemia i edukacja zdalna były dla nas szczególnym momentem, ponieważ pokazała w całej okazałości, jak dużym wsparciem możemy być na co dzień dla uczniów i dla nauczycieli. Czym w ogóle jest pistacja? Pistacja to jest portal i kanały na YouTubie, na których publikujemy darmowe wideolekcje. Pierwszym przedmiotem, który zrealizowaliśmy, jest matematyka i w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się prowadzić ten projekt, mieliśmy w zamyśle alternatywę dla płatnych korepetycji. To znaczy, znając sobie sprawę z tego, że rynek korepetycji w Polsce jest przeogromny i że nie wszystkie rodziny są w stanie, czy ze względów finansowych, czy logistycznych, pozwolić sobie na opłacanie dodatkowo płatnych lekcji, chcieliśmy stworzyć zasób dla uczniów, dzięki któremu będą mogli w dowolnym momencie realizować program nauczania bez dodatkowych opłat. Na ten moment mamy filmy z matematyki, chemii i fizyki, a docelowo chcemy zrealizować filmy dla wszystkich 16 przedmiotów. I mogłoby się wydawać, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tyle tylko, że to właśnie jest zasób, który został użyty w raporcie, o którym dzisiaj mówimy. I to, że podczas pandemii pistacja okazała się drugim najczęściej wyświetlanym kanałem matematycznym na YouTube w Polsce. I pewnie sobie Państwo zadajecie pytanie, dlaczego? Wiemy, że kanałów na YouTube z lekcjami, z tłumaczeniem poszczególnych tematów matematycznych chociażby jest całkiem dużo. Co takiego jest zatem wyjątkowego w pistacji, że sprawiło, że pandemia totalnie wywindowała słupki oglądalności naszego projektu? No ja podpowiem, że nie jest to przypadkowe. To jest tak naprawdę konsekwencja tego, na co my się zdecydowaliśmy od początku. Mianowicie pistacja od początku powstawała jako bezpłatny, otwarty zasób. Natomiast to, co nas szczególnie wyróżnia, to jest to, że realizujemy podstawę programową. Wszystkie nasze lekcje, które realizujemy, pokrywają ten program szkolny, który uczniowie realizują na regularnych zajęciach. Dodatkowo są to materiały nieprzypadkowo tworzone i nie przez przypadkowe osoby. Są to wideolekcje, które współtworzy cały zespół, między innymi również nauczyciele metodycy danych przedmiotów, tak żebyśmy mieli pewność, że sposób tłumaczenia i prowadzenia ucznia w danym temacie odpowiada i możliwościom w poszczególnych grupach wiekowych, ale również jest zgodny po prostu z metodyką nauczania. Tak jak wspomniałam, są to otwarte zasoby edukacyjne, czyli każdy ma możliwość ich pobierania, modyfikacji kopii i wykorzystywania nie tylko w szkole, w takim kontekście, w jakim tego aktualnie potrzebuje. Dodatkowo pistację obudowujemy konsekwentnie interaktywnymi materiałami dodatkowymi, w tym ćwiczeniami, które pozwalają uczniom samodzielnie zweryfikować, czy już dany temat wystarczająco zrozumieli, czy potrzebują jeszcze wsparcia, jeszcze raz potrzebują obejrzeć film, gdzieś zatrzymać, pomyśleć,
wrócić, cofnąć i to jest ogromna zasługa w ogóle wideo lekcji w edukacji, bowiem lekcja szkolna przemija, takie wideo zostaje i każdy może w dowolnym czasie się uczyć, czyli ten aspekt otwartej edukacji, o którym wspominała Ola, że jest dostosowany do możliwości i sposobu nauki przez każdego z nas. To, co jest jeszcze dodatkowym wyróżnikiem Pistacji, to to, że oprócz wideo lekcji organizujemy już kolejny raz i podczas pandemii też organizowaliśmy, podczas pandemii od marca do czerwca, bezpłatne powtórki przed egzaminami. To znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że uczniom w kluczowych momentach, zwłaszcza ósmoklasistom i maturzystom, którzy szykują się do egzaminów z matematyki, potrzebne jest dodatkowe wsparcie, już nie tylko teoretyczne, ale także z zakresu rozwiązywania zadań i tłumaczenia, dlaczego dany sposób prowadzenia, chociażby dowodzenia, będzie właściwie punktowany na egzaminie. Sama Pistacja powstała w 2016 roku, wtedy opublikowaliśmy pierwsze wideolekcje właśnie z matematyki i od początku jest całkowicie inicjatywą non-profit, to znaczy wszystkie materiały, które my tworzymy i udostępniamy na naszej stronie, o których dzisiaj Państwu opowiadam, są dostępne bez opłat, bez logowania. Od tego 2016 roku nasz zespół tak naprawdę już był obecny w świadomości i nauczycieli, i uczniów, ponieważ chcieliśmy już wtedy zacząć przekonywać nauczycieli do wykorzystywania elementów blended learningu, wykorzystywania wideolekcji w edukacji stacjonarnej. Promowaliśmy metodykę odwróconej lekcji, ale również rotacji stanowisk i tak też pokazywaliśmy się w środowisku edukacyjno-oświatowym. Chcieliśmy pokazać, podzielić się tą wiedzą, nie tylko zasobem, ale też podpowiedzieć nauczycielom, w jaki sposób mogą wykorzystywać te wideolekcje. I jeszcze przed pandemią właśnie różnicowaliśmy ten przekaz, mówiąc, że może to być zasób właśnie zastępujący płatne korepetycje, może być zasobem, który jest wykorzystany bezpośrednio na lekcji, chociażby w tych klasach, w których na przykład, a to się jeszcze zdarza, jest tablica na kredę i ciężko zrobić interesujące, ciekawe wizualnie animacje dotyczące chociażby grania stosłupów, ale też po to, żeby wyrównywać poziom wiedzy na przykład uczniów, którzy przez dłuższy czas byli nieobecni. To spowodowało, że wokół Pistacji wytworzyła się zaangażowana społeczność, która tak naprawdę dzieliła się informacją o tym zasobie i polecała sobie i nasze wideolekcje, i właśnie te sposoby, które wspomagały wprowadzanie wideo do stacjonarnej szkoły. To wszystko sprawiło, że jest to, co tutaj mamy w ostatnim punkcie, materiał gotowy do użycia na lekcji. I tak naprawdę to było najważniejsze, mam wrażenie, w pierwszym okresie w marcu po zamknięciu szkół. Tutaj pokazuję Państwu tablicę z naszego wideo tłumaczącego metody odwróconej lekcji. Pokazuję to celowo ze względu na te strzałki pomiędzy szkołą, budynkiem szkoły a domem, dlatego że Pistacja w tym początkowym okresie stała się bardzo intuicyjnym zasobem dla nauczycieli, kiedy zapanowały nowe warunki do prowadzenia edukacji, tak? Nie było jeszcze też jednocześnie jasnych wytycznych co do tego, w jaki sposób ma być realizowana edukacja zdalna. Pistacja tak naprawdę stała się pierwszym narzędziem, po które niejednokrotnie nauczyciele sięgali. Ale no właśnie, na co jeszcze postawiliśmy w tym pierwszym okresie? Od razu w marcu bardzo zależało nam na tym, żeby informacja o Pistacji dotarła wszędzie tam, gdzie jest potrzebna nasza pomoc i w nauczaniu, i w nauce, matematyki przede wszystkim. Więc postawiliśmy na stworzenie artykułów poradnikowych dla nauczycieli. Właśnie jak z pomocą naszych wideolekcji zorganizować te pierwsze tygodnie niepewności w trakcie edukacji zdalnej. Bardzo szybko okazało się, że nasz zasób został też zarekomendowany przez stronę rządową w rozkładzie lekcji na gov.pl zdalne lekcje. Do tej pory zasoby Pistacji są polecane właściwie do wszystkich etapów edukacji, tam gdzie mamy zasoby i była to też duża zmiana, bo ci nauczyciele, którzy o nas jeszcze nie wiedzieli, a bardzo szybko dowiedzieli się o tym, jak w łatwy, przyjemny i atrakcyjny dla ucznia sposób mogą poprowadzić pierwsze zdalne lekcje. Stawialiśmy również na różnorodne kanały dotarcia, bo zauważyliśmy, że na Pistację zaczynają wchodzić tak naprawdę użytkownicy z różnych źródeł.
I też nam na tym zależało, żeby dotrzeć i do rodziców, i do uczniów, i do nauczycieli. Było bardzo duże zainteresowanie pistacją również w mediach, co spowodowało, że mieliśmy coraz więcej użytkowników. I właśnie, i postawiliśmy tak samo na powtórki, bezpłatne streamy dla ósmoklasistów i maturzystów, które w pierwszym okresie pandemii były bardzo pomocne dla tych uczniów, którzy szykowali się w zeszłym roku do egzaminu. To wszystko sprawiło, że pistacja miała niesamowity odbiór i niesamowite wskaźniki oglądalności, które nas zaskoczyły. I tak się zastanawiałam, jak Państwu to zobrazować. Można to na przykład zobrazować tak. 3 na 4 uczniów w Polsce w trakcie edukacji zdalnej od marca do czerwca zeszłego roku korzystało ze wsparcia pistacji. Co to oznacza w liczbach? Zobaczcie Państwo, tu zebrałam kilka liczb, które obrazują to, co się działo od marca do czerwca zeszłego roku. W marcu startowaliśmy z poziomu ponad 2 milionów wyświetleń naszych wideolekcji. Natomiast czerwiec kończyliśmy z ponad 15 milionami lekcji. Przybyło nam ponad 33 tysiące subskrypcji. A jak policzyć, ile czasu użytkownicy pistacji spędzili oglądając nasze wideolekcje, to wyjdzie 818 tysięcy godzin. Przeliczyliśmy to prawie 100 lat bez przerwy, więc to pokazuje skalę, ile młodych ludzi w Polsce tak naprawdę korzystało z naszego wsparcia. Takich liczb obrazujących wykorzystanie pistacji jest znacznie, znacznie więcej, chociażby 45 tysięcy komentarzy pod naszymi filmami na YouTubie, czy 160 tysięcy wyświetleń webinarów powtórkowych tych egzaminacyjnych i 40 tysięcy pobrań próbnych arkuszy egzaminacyjnych. Powiem, w zeszłym roku mieliśmy takie poczucie, że oprócz webinarów powtórkowych chcemy zrobić coś więcej dla młodych ludzi. Przygotowaliśmy próbne autorskie arkusze egzaminacyjne. Gosia, daję tylko Ci znać. To już powinnam kończyć. No właśnie, ja tu mam przykłady też tych cytatów, to może tylko Państwu przeczytam jeden, że powinni nam wystawić pomnik bohatera nauczania zdalnego. No to jest cytat od ucznia na YouTubie i to są takie cytaty, które my z radością czytamy, bo pojawiają się tam naprawdę super szczere informacje. A gdzie jesteśmy dziś? Zdajemy sobie sprawę z tego, że dalej na liczbę wyświetleń pistacji bardzo mocno wpływa edukacja zdalna. To jest screen, który robiłam dla Państwa z naszej strony, na której jest na bieżąco aktualizowany licznik wyświetleń. Robiłam wczoraj po południu, szykując prezentację. Dziś ta liczba jest o kolejne 50 tysięcy wyższa, bo średnio dziennie mamy 70 tysięcy wyświetleń naszych wideolekcji. Dodatkowo uruchomiliśmy w trakcie pandemii 2 nowe kanały, bo do matematyki, o której jest mowa w raporcie, dołączyła w marcu chemia, w październiku fizyka. A teraz jesteśmy w przededniu pierwszych filmów z biologii. Łącznie, jakby ktoś chciał obejrzeć wszystkie nasze filmy, to by musiał mieć już 103 godziny wolnego czasu bądź chęci, żeby zrealizować. Kto ma tyle czasu? Kto ma tyle czasu? No, miejmy nadzieję, że uczniowie, którzy realizują w ten sposób program szkolny. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to chociaż troszkę zdołało przybliżyć Państwu, czym jest pistacja i przede wszystkim, jak imponujące zasięgi osiągała i dalej osiąga w trakcie edukacji zdalnej, a dla nas jest to tak naprawdę najlepsza też nagroda za naszą kilkuletnią pracę nad projektem. Dzięki wielkie, to było bardzo, bardzo inspirujące i faktycznie też ta skala jednego i drugiego projektu są po prostu imponujące i też pokazują, jaka jest wielka potrzeba po prostu innych sposobów nauczania i tych metod i takiego innego podejścia, więc dzięki, brawo, gratulacje i świetnie, że wszyscy mogliśmy uczestniczyć też w międzyczasie w tych działaniach. Teraz jest czas na pytania. Myśmy wyłapały jedno pytanie z czatu, ale może ktoś jeszcze tutaj na bieżąco chciałby jakieś pytanie dorzucić. Ja na razie zadam to, które padło w międzyczasie i to było pytanie, dlaczego akurat te 5 krajów brało udział w badaniu, w raporcie właściwie. Skąd taki wybór? I to pytanie kieruję do Magdy. Magda, jesteś wyłączona, wiesz, wyciszona. Dobrze, czy teraz mnie słychać? Tak. Słychać, świetnie. Więc tak, to, że 5 krajów, tylko 5 krajów, to było ograniczone finansami oczywiście.
chcieliśmy zbadać znacznie więcej, ale jakby to też wymaga dużo większych funduszy. Natomiast dlaczego akurat te 5 krajów? Dlatego, że tak jak mówiłam, był taki etap analizy i zbierania informacji, gdzie są najciekawsze inicjatywy. To było na podstawie naszych wstępnych ankiet, na podstawie raportów, głównie tutaj opieraliśmy się na raportach i informacjach dostarczanych przez UNESCO oraz i innych dostępnych stronach organizacji pozarządowych. Zrobiliśmy sobie taką mapę różnych inicjatyw, które na całym świecie powstały. I wybraliśmy te kraje ostatecznie dlatego, że w nich były inicjatywy, które są ciekawe, były ciekawe i inspirujące dla nas i były na bardzo różnym poziomie, to znaczy bardzo różnym poziomie jakby oddolności i odgórności, tak, że tak nie brzydko powiem, to znaczy, że w tych krajach były inicjatywy, które dotyczyły i nauczycieli oddolnie, i rządowe programy, tak jak w Urugwaju, czyli bardzo duży program z bardzo dużymi finansami prowadzony od wielu lat na poziomie rządowym. Włochy, dlatego że na poziomie uniwersyteckim tam było bardzo fajny przykład otwarcia pewnego kursu, który do tej pory dla nauczycieli, który do tej pory był zamknięty, a w pandemii po prostu zgodnie w ramach takiej solidarności z nauczycielami Politechnika w Mediolanie otworzyła kurs dla nauczycieli, uczący właśnie uczenia zdalnego. Więc te 5 krajów wybraliśmy ostatecznie właśnie dlatego, że te inicjatywy, które chcieliśmy, żeby były opisane jak najbardziej zróżnicowane na różnych poziomach, w tych krajach były najbardziej, najlepiej, po prostu najciekawsze, najbardziej inspirujące i tak. Dzięki wielkie za to wyjaśnienie. O, i akurat pojawiło nam się kolejne pytanie od pani Emilii. Mam pytanie, czego najbardziej brakuje organizatorom tych inicjatyw, w czym mogłyby pomóc instytucje zajmujące się edukacją? Nie wiem, czy mam Gosia, czy Irmina, która z was chciałaby odpowiedzieć? Mogę ja zacząć. Jeśli Gosia będzie chciała coś dodać, to bardzo chętnie. Myślę, że takie dwie trudności to jest brak naszego czasu jako koordynatorów tego projektu, żeby na przykład przygotować jakąś platformę, żeby usprawnić ten przepływ informacji i brak funduszu oczywiście, bo pracujemy na czasie prywatnym nauczycieli, tak naprawdę w oparciu o ten czas, a nikt nie ma za to żadnych funduszy, które gdzieś by się zwracały, prawda? Więc myślę, że gdyby jakieś fundusze się z tym wiązały, to pewnie udałoby się zaangażować jeszcze większą liczbę osób i większą liczbę osób zaangażować, tak, w te działania. Natomiast świetnie radzimy sobie również bez tego, ale myślę, że gdyby była szansa na to, żeby nawiązać taką współpracę, to tutaj te dwa punkty, te, które gdzieś nam doskwierają, byłyby możliwe właśnie do naprawy. W naszym przypadku jest troszeczkę inaczej, mianowicie Fundacja Catalyst Education to jest tak naprawdę nasze miejsce pracy. My nie jesteśmy zaangażowani w ramach wolontariatu, tylko w ramach swoich obowiązków zawodowych, dlatego bardzo podkreślałam, że to jest działanie zespołowe i tak naprawdę oczywiście koniec końców uczeń widzi fajny, zjadliwy materiał, natomiast nad tym materiałem pracują nauczyciele, pracują specjaliści od kontroli jakości, graficy, montażyści, dźwiękowcy, specjaliści do spraw promocji, programiści, jest nas całkiem dużo, bowiem staramy się dostarczać jak najbardziej merytoryczny projekt. Natomiast dla nas, to znaczy Pistacja jest w takim szczególnym momencie, bo z jednej strony, zwłaszcza w kontekście matematyki, jest już bardzo rozpoznawalna, ale teraz docieramy do nowych przedmiotowców, do nauczycieli chemii, do nauczycieli fizyki, lada moment do nauczycieli biologii. Dla nas zawsze ogromnym wsparciem jest po prostu dzielenie się informacją o tych zasobach, o tym, że można z tego korzystać, ale też podpowiadać, jak i w jaki sposób wykorzystywać w zależności od sytuacji, czy podpowiadać nauczycielom, jak mogą te doświadczenia zdalnej edukacji przenieść później w warunkach stacjonarnej szkoły. My mamy też taką sekcję na naszej stronie poradnikową właśnie, gdzie publikujemy tego typu wskazówki nie tylko w trakcie pandemii, ale w ogóle jak wykorzystać te zasoby. Podpowiadać rodzicom w edukacji domowej, ponieważ to też są zasoby, które doskonale się sprawdzają w homeschoolingu. Podpowiadać bezpośrednio młodym ludziom, czy w trakcie roku szkolnego, czy właśnie w tych kluczowych momentach, kiedy szykują się do egzaminu.
Dodatkowo jesteśmy o tyle specyficzną organizacją, że do tej pory byliśmy w 100% prywatnie fundowani, to znaczy mieliśmy jednego darczyńcę, który przekazał nam środki na realizację tych materiałów, natomiast teraz mamy apetyt na więcej, bowiem docelowo chcemy zrobić 16 przedmiotów w tym samym module, tak więc na pewno będziemy poszukiwać również finansowania, więc zawsze wskazówki, gdzie, do kogo, o jakie fundusze prosić, żeby tę działalność rozwijać, zachowując jak najbardziej jej niekomercyjny charakter, ale przede wszystkim dzielić się tymi informacjami. Dzięki wielkie. Trochę odpowiedziałaś na moje pytanie, którego i tak już nie mam czasu zadać, więc dobrze, bo byłam ciekawa, czy będziecie się rozwijać w też tak. inne przedmioty. I tutaj też padło jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, na które też już niestety nie mamy czasu, ale moim zdaniem warto o nim pamiętać i może po prostu warto się z panią Moniką Skórą skontaktować. Tu padło jeśli pytanie, mogę. W jaki sposób uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli może włączyć w projekt otwarty, może się włączyć w projekt otwartej edukacji. Gosia, ja, coś chciałaś? Tak, właśnie chciałam tak dodać, ja już sobie nawet, bo tak pomyślałam, że nie będzie czasu, ale skopiowałam sobie tą wiadomość i już mam zamiar z panią Moniką jakoś się skontaktować, chyba że pani Monika skopiowała mój adres. Ponieważ... Już tutaj pani Monika wrzuciła swój adres o, nawet, super, więc dobra, to zaraz kopiuję w takim razie, ponieważ już mam jeden pomysł właśnie w kontekście chociażby podręczników akademickich otwartych, bowiem mamy podręcznik dotyczący psychologii, podręcznik psychologii ogólnej, który na pewno przyszli nauczyciele kurs psychologii przecież przechodzą i mogą korzystać z bezpłatnego, recenzowanego podręcznika akademickiego i to już będzie pierwszy krok, więc pani Moniko, ja na pewno się odezwę. A ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć ze strony Centrum Cyfrowego, że my też na pewno się odezwiemy, bo my też bardzo chętnie nawiążemy taką współpracę pomiędzy Wydziałem Pedagogicznym a naszą fundacją, która zajmuje się otwartą edukacją i też myślę, że z Olą miałybyśmy nie jeden pomysł na taką współpracę. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle niesamowita wartość takich spotkań w trochę mniejszym gronie i na takie konkretne tematy, bo właśnie to współpraca, nagle się okazuje, że są jeszcze osoby, z którymi można, nowe osoby, bo oczywiście tak, natomiast... ciągle jest problem. Mhm. Tak, jeszcze bym do pani Moniki dodała właśnie mój apel o promocję, no bo to wszystko, o czym my mówimy, przyszli nauczyciele właśnie z tego będą korzystali i myślę, że największym prezentem dla organizacji zajmujących się na co dzień tworzeniem i upowszechnianiem otwartych zasobów edukacyjnych jest to, jak nasi przyjaciele, jak osoby, które się z nami spotykają mniej czy bardziej formalnie, przekazują informacje o tym, co robimy dalej, a pracuje pani z idealną dla nas grupą, bo my właśnie do nauczycieli docieramy na co dzień. I tym takim optymistycznym akcentem skończymy świętowanie na dziś, w każdym razie tygodnia otwartej edukacji. Ja bardzo Państwu dziękuję za obecność i zachęcam do zajrzenia do raportu i też poczytania więcej o projektach, o których mówiły Małgorzata i Irmina, i o otwartości i oczywiście jak najbardziej zachęcam też do współpracy i do nawiązywania kontaktów. Jeszcze może na sam koniec oddam głos Magdzie. Chciałabyś jeszcze podziękować? Tak, ja też chciałabym bardzo podziękować wszystkim, że byli z nami i zachęcić do czytania naszego raportu, do współpracy, do śledzenia naszych działań. No i właśnie do tej współpracy. Jesteśmy bardzo otwarci i bardzo nam na niej zależy i bardzo chcemy działać wspólnie. Szczególnie podkreślamy to w tym tygodniu otwartej edukacji, ale zawsze jesteśmy też otwarci i chętni do współpracy. I bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejszy webinar. Tak, no ten raport bez współpracy nie powstał. Przy jego tworzeniu było zaangażowane kilkanaście, a może i więcej osób, więc no z takim żywym też dowodem, oprócz tych projektów, o których już tutaj mówiliśmy, że to jest dla nas bardzo ważne i samo dobro z tego wychodzi. To dziękujemy w takim razie, to jest ten moment, kiedy dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, cześć. Do widzenia, cześć. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Ja zostałam, bo chcę Wam jeszcze raz bardzo podziękować za zaproszenie i za napisanie o naszym maleńkim, amatorskim projekcie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję też bardzo i opuszczam. On jest świetny. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Wspaniałe spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I mam nadzieję, że nasze drogi się jeszcze gdzieś skrzyżują. Ja tak właśnie myślę, że one się muszą skrzyżować gdzieś, Irmina, wiesz? Zachęcam. Dziękuję i do zobaczenia. Fajnie, do zobaczenia. Do usłyszenia. No dobrze, to ja kończę spotkanie tutaj.